Hejcie, świtajcie ludzie, z tej strony Robuch. W tym odcinku gramy bez Discorda w SCP. Dobra, już jestem. Kanał Kanty Radia. Dobra, już. Radio. Możemy porozmawiać na odległość bez tego, nie? Jasne. Cztery sekundy. To idziemy po broń? Practical Center, na początku jeszcze wyłączymy gatey. Czyż nie jest to sens? No dobra, wyłączymy te gatey i wyłączymy tak samo Tesla. Wiesz co, no tak szczerze to nie wiem, czy to jest sens. Bo naukowiec jest tylko jeden, więc... A wyłączyłem Tesla i odpaliłem te, nie? Po prostu. Tylko zamykaliście drzwi? A nie, one się po prostu zamykają po czasie, dobra. Tak, tak. No i cóż, no widzicie. Mam nadzieję, że nas jakiś SCP dinozał czy inny misiu nie dojedzie bardzo szybko, bo to była trochę lipa straszna. A tu może się gdzieś czaić. No i pięknie, od razu zabrane. No to nice, chodźmy. No to w drogę. No to w drogę. Ej, ktoś był już. Ktoś tu był, SCP-ek. Dobra. O dobra, naukowiec, nice! Identyfikuj się, mogłeś sobie zabrać ten, weź się identyfikuj. Dobra, jest dobrze. Czemu jesteś dowódcą ochroniarzy? What the fuck? Dobra, medyk. Okej. Okay. Chodź po broń na razie. Eskortujemy ciebie. Od razu? No dobra, można by. Tylko medyk, wyrzuć apteczkę. Tak się czujemy jeszcze bardziej w roleplay, co nie? Medyk, daj apteczkę. Obiektu, znaczy obiekt B już był w tej maszynie, wyrabiali tę kartę. No dobra. I dobra, wyrzuć apteczkę, żebyśmy coś mieli chociaż. Wow. Macie. Dzięki. To eskortuj go w sumie, ja tu zostanę. Spoko. Nie mogę tego wziąć. Ale nie mogę wziąć. Nie możesz? A bo ty masz. Bo ty jesteś dowódcą. A bo ja mam już jedną. Dlatego ty już masz chyba. No. Już jedną mam, dobra. To ja tu wejdę do środka i sprawdzę. Ty idź do potworów. W razie czego komunikujmy się przed radio. Mam nadzieję, że ona ma nieograniczony zasięg. Come on! Ile ty rzeczy mam. Ej, kto to za... Co jest? No dobra. Już bym zostawił otwarte, nie? I by było dopiero. Dobra, to ja chyba pójdę do Electrical. Dobra, musiałem to zwindować. Doktor Plagi jest i krasnoludek. I krasnoludek. O nie. Doktor Plagi. Nie strzelaj tak. I krasnal. Robuch, w razie czego po... Nie, czekaj, my jako roleplay musimy gdzieś eskortować, według roleplaya. Dobra. Ja uciekłem od nich, możemy wyjść gatem B na przykład. Utrzymujmy ciągły kontakt, ponieważ jak zginiesz, to wiesz, nie? Nie, jesteś zombie. No, ale jak zamknąłem, oni nie wyjdą sami. Dziękuję bardzo. Naukowiec eskortowany. Dobra, posłuchaj, Robuch, idę na dół. Wiesz co, chodźmy obydwaj, może gatem B. Ale uciekać? Myślisz, że wszyscy są zależeni już? Wiesz co, nie wiem. Ale nie uciekać, chodzi mi, żeby wejść gatem B, bo oni mnie widzieli przy A, więc może ich tak... Aha, dobra. To ja wejdę gatem B. Mam nadzieję, że gate'a zamknąłem.
Ja zamknąłem gate'a. Bo oni już byli w entrensie po prostu i mnie ścigali. Aha. Tylko i tak mamy przerąbane trochę. No, mam nadzieję, że nie zauważą tego. O, jednostki. Jednostki, no. Może kroczymy razem. Rozdzielimy się po prostu. Chodź na górę. Chodź na górę. Dobra. Prawie czego identyfikujemy ich od góry. Ronald, ktoś się strzela. Max chyba też. No. Chodź na kanał piąty w radiu, żebyśmy się lepiej komunikowali. Kanał piąty. Wyciągnijcie identyfikatory. Dzień dobry. Wyciągnąć identyfikatory. Będziemy was sprawdzać. Poza tym Kamu ma jakiś problem z ekranem, bo ma drogę mleczną normalnie. Nie widzi nic. A próbowała testować komputer? Znaczy, ona jest FTP-kiem. Tym, takim jednym. Bo ona chyba jest mało ma HP i po prostu ma cały ekran związany. Nie, ona miała pełne HP. Wychodźcie bez broni, proszę. Proszę. Dobra. Identyfikacja, dobra. Dobra, no to jak już jeden jest, to reszta też. Ale ja chciałem mieć was identyfikowanych tak czy siak, wiecie. No to dobra, no. Wyciągnijcie identyfikatory. Kosmołów, identyfikator. No, identyfikator wyciągnij. No, dobra. Bardzo dobrze. Kamu, spróbuj rysować komputer. Jeszcze Kamu jest? To wszyscy? Czemu kto jeszcze został? Kto z nami jeszcze jest? Dwóch Chakenów? U mnie jest? No, u mnie też. Robótko. Renault? Nie, niemożliwe. Halo z MTF-u, kto jeszcze się zrespił? I w jakiej grupce się. Ile osobowej grupce się respiliście? Ja i Kosu. No dobra, czyli jesteśmy wszyscy. Proponuję tak, dwójkami się przygotować, wy wejdziecie gate'em A, ja z Robuchem wejdę gate'em B, co wy na to? No okej. Okay. A nie, jedna jednostka z was by się przydała, bo wy jesteście szybsi. Tylko uwaga na doktorka Plagi, nie? Ja pójdę z Kocem, ty pójdziesz z Chakenem, dobra? Okej, okay, to ja idę do gate'a B. No dobra. Pamiętajcie, żeby tam zamknąć gate'y, nie? Dobra, my będziemy na kanale szóstym. Chyba, że ściągnijmy pancerz, żeby szybko biegać. Wejdź na kanał szósty. Chodź na kanał szósty. Okej, już. Ty kanał piąty, robuch kanał szósty z Chakenem. Kocu, idź na piąty, bo jesteś z Hubertem. Jestem już. A, dobra. Dobra, chodź. Ktoś wyłączyliście te? Tak. My to zrobiliśmy. Bo jak biegłem medykiem, no to... Max tu jest, niezidentyfikowany, uciekł przede mną. To jest obiekt D. Doktor Plagi jest przy wyjściu, doktor Plagi jest przy A. Tak? Jest zablokowany, jest dobrze. Mamy z nim, jest przy gate. Zombie, uciekać! Nie strzelaj w to! Nie strzelaj w to, kocu! O, Jesus, sorry. A może nie. Co? Co to było? Ja pierdziele, co to było, nie? Ja chciałem się Max przemówić do rozumu, bo były zombiaki. Ej, weźcie sobie, zobaczcie screena, którego wrzuciłam na czat. Co się stało? Ja totalnie biały ekran, mleko, w ogóle nic nie widziałam. Ale jak śmiesznie. Kubi, naprawdę, ej, MTF-y wygrał. Też kocu. Szaken, wy byliście MTF-ami, czy nie? Tak, chciałem ci zaproponować. Co się właściwie stało? Ty byłeś ostatnią osobą? Ja znowu nic nie widzę, no. SCP-ki żyły. Wyjdź z gry. Rocky był jeszcze. SCP-ki były. To czemu się gra skończyła? Przecież zostały same MTF-y. Same SCP-ki, przecież chyba wszyscy poginęli. Ale przecież Rocky. Aha, to Robuch i ten zginął? Ja zginąłem, bo mnie zombie zabił.
Czyli stypeki same zostały, dobra. Dobra, dobra. No, ale kurde, krzyczę kotowi, żeby opuścił, to będę tnął melona, a ten stoi ze mną i czeka, aż melon wybuchnie, nie? To sobie wyciszamy się znowu? Dobra, wyciszamy się. No okej. Dobra, jestem już, Max. Chodź na prawo. A dobra, chodźmy. Krople do oczu, co? Chodź, chodź. Weź radar, weź tam radar albo radio. No to jest jakiś shit. A co dostałeś? NVG. Nie, to rozjaśnia mi tylko... Robi mi taką mgłę trochę. No, no, dobra, dobra, dobra. Trójka. Bo nie możemy tu być. No to prawda. Dobra, chodźmy. No Max, co ty zrobisz? Ja wziąłem. Dobra. Tak, ja mam na sobie. O, uważaj, nie pas, nie go, nie pas. O cholera. Kurde, drzwi nie można zamknąć nawet przy tym typie. A, ale nie śmiej, jak jest tak przy OP. No masakra. O, mój naukowca już, kurde, kto był takim sprytnym naukowcem? Rocky! Ale no to dobra, to nieźle. Halo, kto tam jest, siedzi? Ja jestem. O, ja umarłem, nieśmiałek mnie zabił. Ty, ej, czekaj. Widzisz Renault? Czekaj, no... O, co? Co on zrobił? Ha. Bo on mnie zamknął w tym pokoiku, co nie? LOL. On mnie zamknął i mnie tam zabił. I teraz on sobie nie wyjdzie. A ja go trollowałem, co nie, bo miałem powiększoną apteczkę i cały czas sobie HP dodawałem. Powiem ci, że... ogarnąłeś to pięknie. Nie da się tego otworzyć, no i z dupy. No, od wewnątrz się nie da. Co za... Nie wierzę w niego. Nie wierzę, nie naprawdę. To już... Ja? A mnie ten nieśmiałek dojechał, no. Trochę zważywiłem. Trzeba to przyznać. Ja też, ale w sumie nie, ja Rockiego puściłem do przodu, to jest okej. Okay. To przynajmniej tyle. Kurde, jak gdybym w pewnym momencie się nie popatrzył na... Bo chciałem się odwrócić i zamknąć drzwi, ale jakoś mnie chyba akurat wtedy zaatakował i... Co oni z tym naukowcem? Wysłali go, żeby sobie poszedł? Nie. No, samego naukowca zostawili. Beka. Chociaż i tak na XP chyba nikomu nie zależy w tym momencie. No.
Reno sobie... co? Dlaczego? Jak... No klipem wyszedł, ej, to tak nie ma. No co? Halo? Czekaj, wiesz co? Ja mam pomysł. Weź go zesleju za karę. Nie, ja po prostu... Czekaj. O nie, to jest cheatowanie, no halo, został uwięziony, to miał zostać uwięziony, no co to ma być? Gdzie było te cholerne pomieszczenie? O, kocu. Ej. Identyfikator wyciągaj. Nice. Ale inaczej wyglądamy niż oni, wiesz? Dobra, ale palimy Jana przed nimi. Dobra. Dawaj, chodź, wyciszę się. I chodź na kanał, czekaj. Na kanał piąty chyba, nie? Ale zobaczmy, posłuchajmy. Peczki. To się leczy. Idziemy do Rockiego, jednak eskortowanie nie działa. Dobra. Kurde, robimy ten bastion na tym. Musimy się jakoś dostać do gate'a jakiegokolwiek i byleby ze sobą zamknąć. To co dałeś szybko tu? Oni tam byli. Dobra, otwieraj bramę. Nie zamykaj tych drzwi, otwieraj bramę. Rozumiem, zamkniesz. Poczekaj, zamykaj bramę, teraz. Też. Nie udawało mi się, jeszcze raz otwórz. Trudno. Żyję, jeszcze żyję, jest dobrze. A dobra, to otwieram. Udaję się do gate'a B. Spokojnie, możesz... Kurde, ja cię otworzę. Ja się udaję do gate'a B. Dobra, już uciekam, by eskortować. Spoko, ty eskortuj, ja się nie wracam właściwie. Dobra. Tylko tak lekko zmyliłem. Siaje są chyba. Wbiły nowe? Siaje są, jak nie było trzymy, to są siaje. Dobra, możemy się już odzywać, kocu. Ale my wiemy, że jesteście CIA-em. I tak już Hubert wie, haha. Widzisz, takie to jest moje posłuchiwanie na kanale i wtedy wiadomo, gdzie wy jesteście. Proszę. My nie wiemy, ale my was nie słyszeliśmy, ale ten... Bo siedzieliśmy cicho. Nie było ostrzeżenia, że wbijają Ninetales Fox, dlatego wiedzieliśmy, że jesteście CIA. NVG, zobaczmy, czekaj. Jak działa NVG? A to jest gówno. Robisz to żyjesz, dobra. Ja żyję. Nie, on już zgonuje przecież. Udaje się do heavy containment z powrotem, goni mnie nieśmiałek. Kocu, coś ty zrobił! Nie, kto to zrobił? Hubert, czekaj. Nie. Ej, on to zrobił? To on mnie zgniótł, ja pierdzielę. No to nieźle, Hubert, no naprawdę muszę przyznać. A to był Max, dobra. Nie. No właśnie. Nie. Jeszcze ten do siebie strzelali, Max. Kocem, ja pierdzielę. Kto to ucieka? Max ucieka. A kto jeszcze został? Hubert. Hubert jeszcze był. Aha, czyli Chucken nie żyje. Chucken? Dobra, kim był Chucken? Żyje, nie, Chucken żyje. Jeszcze SCP-kiem, dobra, rozumiem. Czyli było dwóch personelów w Deadpool. Pierdziele, co to było?
Ej, ja myślałem, że ja nacisnąłem, co nie? Ja przydałem się, że... Yes! Brawo, Max! Boże. Zabiłeś jednego CI Max, z drzwiami. Wiesz, że CI jednego zabiłeś drzwiami od windy? Drzwiami windy. Kiedy ją wzywałeś? No, ty gadasz! No, a drugiego zastrzeliłeś, nie? W ogóle, Max, będziemy... No. Ale czemu strzelaliście do mnie jako CIA? Ja nie strzelałem, bo nie żyłem. Dobra. To dobry robuch, ty do mnie strzelałeś? Nie, czekaj. Nie, koc. Ja myślę. Nie, wiesz co, słuchaj, ja powiem tak. No, faktycznie. Ja myślałem, że tam jest Hubert, bo Hubert powiedział, że windę wezwał. No nie. Właśnie. Windę, dobra, opowiem wam całą imbę, bo ja jestem najdłużej obserwatorem. No, byłem z Kocmouchem medykiem. No. Kocmoucha załatwił Reno po drodze, więc właśnie. Ja tam uciekłem i mi Poczekaj, bo się pogubię. Pomogli mi MTF-owie uciec i tam Hubert mówił, no to stań na tej platformie. A ty byłeś medykiem. Medykiem. Tak, powiedział, żebym stał na platformie, ponieważ no. On mnie tam, 2800 mnie tam zawiezie. Mówił, żeby, no. Że na odległość to działa. Ja powiedziałem, no okej, ale według mnie to działa, tylko jak się będzie patrzyło. No tak. I 2800 i takie, co jest, Hubert, pisze do niego na Steamie, a tu CIA się zrespiły, kocu z tym. I mnie na platformie zabiły. No, a my jeszcze przez radio podsłuchiwaliśmy wszystko, nie? A my Mestako z Hubertem taką imbę mieli, że Mestako zamknął Huberta z SCP-kiem tym ognistym. Co ten Hubert robi, ja się pytam? No teraz to już za dużo nie zrobił. Co on próbuje? To Robert, ty kiedy byłeś tym CIA-em i kiedy zginąłeś? Przed chwilą zginąłem, bo jak Max uciekał, drzwiami mnie przygniótł. Ale tam było dwóch CIA-ów. Ale ja porobiłem. Ale a kocu żył dalej, nie? Tylko go zastrzelił Max później. Ale wtedy jak ja uciekałem, to było tylko dwóch CIA-ów. Chłopie, ej, ja zacząłem słyszeć Huberta, ej. Ja chodziłem, o Boże! Wow. Ja chodziłem po lajcie i usłyszałem na tym, na czacie głosowym, usłyszałem Huberta. Pięciu! Identyfikator, halo. Identyfikator. Rocky. ID. ID. Ej, wchodźcie na piątkę, wchodzimy na piąteczkę. Chodźcie na piątkę. Dobra. Dzień dobry. Halo. A więc tak. Długa historia, ale wiem, że jeden... ...gami przygwieżdżony. Znaczy, drzwiami po prostu. No. A daj spokój. No, Max go zabił drzwiami, to nie jak uciekał. No. Ej, nie do was trochę? Wychodzicie z identyfikatorami standardowo, nie? Uciekałem. Sportu, straża graniczna i w ogóle. Uciekałem. Na Hubercie. No hejka. Hubert, to się znał jaki czas. Ja wiem, że wy raczej jesteście ten. Ja wiem, że wy raczej jesteście... No. Tymi, MTF, ale wolał mnie jednak zidentyfikować. No pokaż swoje paszporty. Paszport kontrol. A ty też pokaż, ty też pokaż. Ale Akbar! Pod ścianę. Pod ścianę, kurde. Bogi szeroko. Mam powiększoną apteczkę, która ma jeszcze jedno użycie. Bijcie go holsterem. Nawet ten Akbar szkoda, jak się orobiłem, nie? Jak nie robiłeś? Ja byłem personelem D. Zaczynajcie, gramy już bez Discorda, bo jest o wiele lepiej jakoś tak, nie wiem, te rundy są ciekawsze jakieś. Ja nie wiem z kim ty szedłeś, Huber, ale zacząłeś gadać, ja przy kafeterii byłem, zacząłeś gadać na czacie, ja zacząłem uciekać, schowałem się do kafeterii, orobiłem ciebie i jest cypyka i uciekłem, a potem jeszcze CIA już zabiłem swoich, nie? Ej, jak się dzielimy? Aha, a to ty... Ja idę do B. Tylko poczekaj, nie do się. No to rozdzielamy się po prostu. Mam takie małe pytanie. Kogo musimy sterminować tak naprawdę? Teraz tylko SCPK i SCPków dwóch. Ja chciałem, Rocky! Jeden SCPK to jest ten. Jeden SCP to jest nieśmiałek, drugi SCP to jest... Poczekajcie, jeszcze nie otwierajcie gate'ów. Dobra. Właśnie, dobra. Ej, rozdzielmy się na dwa teamy, żeby... Dobra, ten. Ja mam tylko i robu, jesteśmy Alfa 1, wy jesteście Alfa 2, przychodzimy Alfa 1, przychodzimy na kanał 6. Dobra. O kurczę. Czyli stoimy tutaj. A nie lepiej byłoby mieć ten? Nie lepiej byłoby mieć kontakt z tą oto? Może nie jeden zgłasza się. Robuch jeden się zgłasza. Borsuk jeden się zgłasza. Borsuk jeden się zgłasza. To sobie nie tego, bo ty... Wchodzimy czy nie wchodzimy? Bo my nie wiemy teraz, co mamy wchodzić. Chodźcie. Idziemy. Macie wchodzić, ale mieliście po prostu podzielić nas na składy. Zamykajcie sobie od razu wrota, nie? O kurde, co jest? Nieśmiałek! Nie patrz na tego... Alfa 1, czy żyjecie? Ja żyję, ale brama jest otwarta. Alfa 1, chodź na kanał Alfa 2. Nieśmiałek uciekł bramą, powtarzam. Nieśmiałek uciekł gate'em B.
Ej, do wszystkich jednostek nie śmiaj, jak wybiega z gate'u B za chwilę. O Jezu! Ogniste u nas, ogniste u nas! Nie śmiej, będzie uciekał z placówki zaraz. Alfa 2, podajcie swoją pozycję. Bić go, gate A. Proszę. Słyszę was. Au. Ja już jestem na outside, jakby co. Ogniste zabijane z dwóch stron, spokojnie. Bicie. Dawać go! Już końcówka. Nie wycofajcie się. Nieśmiałek ucieka, goni mnie. Biega po podwórzu. Ale nie pozwólcie mu wejść do bramy. Zabijemy go, dobrze, bardzo dobrze. Ucieka, strzelam do niego. Ucieka już, wychodzi. Na górę, szybko. Do windy. Ucieknie. Dobra. No nie, ale on jest powolny, tylko nie możemy na niego patrzeć. Jezu! Ale już uciekł, już uciekł. Musimy go przejść, nie patrząc na niego. Ale już uciekł. Gdzie uciekł? Za późno. Kurde, a było spoko, tak dobrze. Spoko, jak to ugrana. Czakę uciekną. No nieźle. No bo tylko ja do niego strzelałem, to w sumie przez to. Fajny to jest. Ciąga. Yeah! Nie, ten nieśmiejek jest strasznie OP. Zajebista runda to była. Okej. Okay. Dobra, wyciszamy się znowu. No to się sporo działo. No to się z powrotem wyciszamy. No słuchajcie. To zobaczycie w następnym odcinku, jak gram nieśmiałkiem, a... Dobra, no to także dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Pa, pa.